siódme luty. Waldek użyczył tutaj hadrona. Wiaterek tak powiedzmy ze 4 dmucha. Ja odpuściłem maksymalnie trymery. No i spróbujemy wystartować na hadroniku. Ma taką konfigurację, że jest bardzo szybkim skrzydłem, nie? Mhm. Trochę go buja. No już wprawione to co do... On ma tu skrzydełko do narada, nie? Parę razy. Ja mu się podoba to skrzydełko moje. Zakręca jak głupie. Jak ork, takiej konfiguracji, czyli zaciągnięte trymery i pełna kita, nie? Zapierdala równo. No. To już tak trochę nie bardzo. No już nie, bo to wybija zaraz. jak wyląduje, będzie uchachanek. Mu się podoba zajebiście. On ma o 31 metrów, nie? Ja mam 24. Nie? Aha. No to... Najtrudniejszą częścią to jest start. Bo musimy utrzymać to skrzydło nad głową, a ono nam ma takie tendencje do uciekania na boki, nie? A teraz jak on zakręca, to zawsze tak naturalnie może ten środek ciężkości chce być, nie? Także jak ktoś nas fotografuje, to zawsze pozujemy, nie? Dużo no. Zaproponowane mamy to w miarę takie, że jak chcemy, to kogoś w głowę można kopnąć, tak? A jak nie chcemy, to nie. Kiedyś na święcie Siwki to jedna autobus to nogą dotknął grzbietu. Nie ma najmniejszego problemu, nie?